Dzisiaj powędrujemy sobie tropami, ale nie tropami dinozaurów, jak najczęściej w regionie świętokrzyskim, tylko innego stworzenia, które jest znacznie starsze, czy było znacznie starsze niż wspomniane dinozaury. Spacer odbędziemy po rezerwacie Zachełmie, znajdującym się w miejscowości Zagnańsk, w gminie tej właśnie Zagnańsk, części zwanej Zachełmiem, bo położonym pod górą o nazwie Chełm. Powstał 25 listopada 2010 roku. Obejmuje obszar niespełna 8 hektarów, dokładnie 7 hektarów 95 arów powierzchni dawnego kamieniołomu. Wycieczka do Zachełmia to możliwość wyjścia z całą rodziną. Miejsce to, zanim stało się rezerwatem, wcześniej było kamieniołomem Dolomitów. Miejsce to przez długie lata odwiedzane było przede wszystkim z powodu odsłoniętego w północnych ścianach kamieniołomu takiego kontaktu środkowo-dewońskich dolomitów sprzed około 395 milionów lat ze zlepieńcami i piaskowcami okresu pełmsko-triasowymi gdzieś tam sprzed 250-255 milionów lat. Na szarych dolomitach na powierzchni erozyjnej, niemal poziomo położone są czerwone pełmsko-triasowe osady rzeczne. Czyli mówiąc krótko, ten wspomniany piaskowiec. Rezerwat utworzono w celu zachowania stanowiska paleontologicznego najstarszych tropów czworonogów. A co to za czworonogi? Przekonamy się o tym za chwilę. W 2002 roku na terenie kamieniołomu odkryto tajemnicze ślady łap. Nikt nie zdawał sobie wtedy sprawy z wartości tego odkrycia. Musiało upłynąć kolejnych 6 lat, zanim okazało się za sprawą dwóch badaczy, Piotra Szweka i Grzegorza Niedźwieckiego, że są to ślady tetrapoda, najstarszego zwierzęcia, które opuściło morskie środowisko i wyszło na ląd. Czy ślady widoczne w tej skale to ślady tetrapoda? Tą zagadkę pozostawiam do rozwiązania dla Ciebie. Przyjedź tu i obejrzyj. Jeżeli film podobał, zapraszam do komentowania, udostępniania, polubienia filmu i koniecznie subskrybujcie mój kanał Przewodnik Świętokrzyski.